Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat włosów. Zniszczone, zmęczone, słabe włosy, co gorsza, może wypadające włosy. Duży problem dla mężczyzny, jeszcze większy, olbrzymi problem, jeżeli dotyczy kobiety. Na szczęście jest na to sposób. Podamy Ci dzisiaj kompleksowy sposób wzmocnienia włosów, zwiększenia ich przyrostu, poprawy stanu Twoich włosów. Ponieważ problem jest dosyć poważny, podejdziemy go z trzech stron. Otoczony z trzech stron, nie wymknie nam się, da się go zlikwidować. Otóż podam Ci najpierw wskazówki dietetyczne, krótko, konkretnie. Potem podam Ci przepis na mazidło, które w znacznym stopniu wzmocni Twoje włosy. W zasadzie będą to dwa przepisy. Jeden prostszy, ludowy, drugi trochę bardziej skomplikowany, zielarski. A na końcu opowiem Ci o tym, jak możesz za pomocą własnej siły, własnej energii pomóc włosom rosnąć, pomóc włosom powracać do zdrowia. Zacznijmy od diety. Przy problemach z włosami należy zapewnić sobie jak największą dawkę witamin z grupy B i witaminy E. Oczywiście możesz pójść do apteki, możesz kupić suplementy i je połykać. Będzie to dość drogie i jak sądzę niezbyt skuteczne. Te witaminy najlepiej wchłaniają się ze świeżych, surowych warzyw i owoców. Jakie to mają być warzywa i owoce? Banany, pomarańcze, kiwi, wszelkie zielone warzywa liściaste, mango, dynia. Dynia tutaj najlepsza będzie dynia piżmowa, awokado. To są składniki, których musisz jeść jak najwięcej. Poza tym trzeba też zapewnić włosom odpowiednią dawkę tłuszczu omega-3. Tłuszczów omega-3. Bardzo prosty sposób to jest siemię lniane. Dobrze jest je zaparzyć w niewielkiej ilości gorącej wody. Potem tą papkę, kiedy już trochę ochłodzi się, wypić, zjeść. Można je zmielić, dodawać do posiłków, do sałatek. Trochę mniej dostępne są nasiona konopi, natomiast są bardziej skuteczne. Więcej tych tłuszczów omega-3 zawierają, są lepiej przyswajalne, także jeżeli masz taką możliwość, nasiona konopi nie mają tu nic wspólnego z liśćmi konopi. Te nasiona nie działają w żaden sposób, oprócz tego, że dostarczają Ci odpowiednich składników. Czego należy w tej diecie unikać? Przede wszystkim musisz całkowicie lub prawie całkowicie zrezygnować z jedzenia smażonych tłuszczów rafinowanych, ograniczyć, bardzo mocno ograniczyć lub wyeliminować ze swojej diety cukier. Tyle o diecie. Teraz podchodzimy do problemu z drugiej strony. Mazidło na włosy. Prosta, ludowa, niezwykle prosta, ale i niezwykle skuteczna metoda. Sok wyciśnięty z cebuli zmieszany z miodem. Pół na pół. Należy taką miksturę przez 5-10 minut wmasowywać w skórę głowy, następnie pozostawić kolejne 50 minut, tak żeby w sumie na głowie było równo godzinę, następnie zmyć. Raz dziennie wystarczy. Trochę bardziej skomplikowany sposób zielarski. Suche gałęzie dzikiej róży. Suche gałęzie dzikiej róży i suszone ziele kurdybanka. Kurdybanek to jest takie dosyć popularne zielsko rosnące na obrzeżach lasów, łąk. Myślę, że dosyć łatwo je zdobyć, a więc te suche gałęzie dzikiej róży z kurdybankiem należy spalić, popiół zmieszać z olejem ze słodkich migdałów i taką miksturę w ten sam sposób przez 10 minut wcieranie w głowę, 50 minut zostaje na głowie, potem zmywasz. Co do zmywania głowy, nie oszczędzaj na szamponie.
Nie mówię, że to ma być szampon za 120 dolarów, jakich niektóre gwiazdy używają. To już jest gruba przesada. Moim zdaniem dają się lekko naciągać. Natomiast postaraj się, żeby ten szampon był naprawdę dobry. I nie patrz na cenę. Jak najmniej sztucznych składników, jak najwięcej składników naturalnych, dobrej, sprawdzonej firmy. Na tym naprawdę nie należy oszczędzać. I tutaj to wprawdzie nie ma wpływu na porost włosów, ale osobista prośba ode mnie. Poświęć te 2 minuty czasu dłużej i wybierz szampon produkowany przez firmę, która nie testuje na zwierzętach. Dlaczego masz płacić za męczenie zwierząt? Ale to już twoja dobra wola. Kuracja od tego nie zależy. Przechodzimy do sposobu trzeciego. Może nie trzeci sposób, trzeci składnik naszego sposobu. Wspomaganie swoją własną energią. Mamy w sobie dużo energii, której często nie jesteśmy świadomi. Możemy wspomóc. Na początek opowiem ci historię prawdziwą, którą wyczytałem z jednej książek. Autor pisze o sobie na swoim własnym przykładzie. Już w wieku kilkunastu lat zaczął łysieć. Zaczęły mu wypadać włosy. W niedługim czasie był prawie całkiem łysy. Sprawiało mu to duży problem. Jednym sprawia, innym nie. Dla niego to był problem. Uważał, że jest brzydki. Chodził po różnych lekarzach, stosował różne lekarstwa, różne maści. Nic nie pomagało. W końcu poszedł do szamana. Pierwsze pytanie, które zadał mu szaman, było: a czy ty rozmawiasz ze swoimi włosami? Może się wydać lekko idiotyczne, ale potem, co ci potem powiem, nie. Ten człowiek, jak sam opowiada w książce, przez 3 tygodnie rozmawiał ze swoimi włosami. Chwalił je, opowiadał im, jak ładnie będzie wyglądał, kiedy one urosną zdrowe i potężne. Przekazywał im swoją sympatię. I co? Po 3 tygodniach pojawił się krótki, ale gęściutki jeżyk. Włosy były coraz dłuższe, rosły. W tej chwili człowiek ma porządne, gęste, mocne włosy. Na czym to polega? Należy swoją energię, która w większości jest marnowana, rozprasza się na różne dziwne rzeczy, skierować do skóry głowy. Do skóry głowy, do cebulek włosowych. Musisz tutaj skupić się. Mocno się skupić i poczuć, jak potok energii przepływa przez ciebie. Przez całe swoje życie bezwiednie pobieramy energię zarówno z Ziemi, jak i z kosmosu, jak i niestety energię różnych otaczających ludzi. Jak się bronić przed tymi niewłaściwymi energiami z otoczenia? Mówiłem na filmie o wyczerpaniu, o chronicznym wyczerpaniu. Są 2 części tego filmu, również tu na YouTube. Natomiast teraz się zajmiemy tą czystą energią, która wpływa w ciebie. Wyobraź sobie potok energii. Potok energii z Ziemi, która wpływa w twoje ciało. Odżywia je. Wyobraź sobie to jako strumień, jako rzekę, jako po prostu czystą energię, tak jak jest ci wygodnie. I skieruj swoją uwagę przez 15 minut, 15 minut dziennie tylko. Skieruj swoją uwagę wyraźnie na skórę głowy, na cebulki włosowe. Z całej siły, siłą mentalną oczywiście, popychaj tą energię do tych cebulek, do skóry głowy. Czuj, jak one są odżywiane, jak dużo energii dostają, jak mocno je zasilasz. Jeszcze jedno. Poświęcaj uwagę temu, że twoje włosy rosną, że są coraz mocniejsze, nawet jeżeli to są słabe oznaki. Poświęcaj swoją uwagę nawet tym słabiutkim oznakom, że włosy są coraz lepsze. Jak wiesz pewnie, jeżeli znasz moje poprzednie filmy, często to powtarzam, energia podąża za uwagą. Jeżeli będziesz zwracać swoją uwagę na łysienie, na osłabienie włosów, będziesz zasilać to łysienie, to osłabienie włosów. Jeżeli będziesz zwracać swoją uwagę nawet na najmniejsze, a będą one coraz większe, pamiętaj, że stosujesz również dietę i
wspomagasz te włosy mazidłem. Będą coraz mocniejsze. Zwracaj na to uwagę, na te mocniejsze włosy, na to, jak się polepsza. To będzie dodatkowo zasilać ten proces. Jest to proste, ale nie daj się zwieść tej prostocie. Proste, ale skuteczne. Jestem pewien, że ci pomoże. Zastosuj, ciesz się zdrowymi, silnymi, mocnymi włosami. Pogrążaj się w radości. Zapraszam cię również na inne moje filmy. Znajdziesz tam zarówno porady na tematy życiowe, jak i trochę magii, trochę filozofii. Szukaj tego, co ci odpowiada. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.